Przez wiele lat fabryki produkowały, a sklepy sprzedawały. Ale gdy w sklepach wysokie marże dodane do wysokich cen fabrycznych zaczęły odstraszać, producenci, aby nie splajtować, próbują kusić. U nas taniej. Faktycznie można zaoszczędzić milionik. Żeby zaoszczędzić jeszcze parę setek, warto ustawić się przed mleczarnią, gdzie sprzedawano świeży nabiał tańszy o 25% niż po bliskim Samie. Najtaniej jednak przed halą Mirowską. Furorę robi tu mąka z bagażnika i kurczaki z ciężarówki. Masło po 2000 ma większe szanse niż sąsiednie po 2300, tak jak cukier po 6. Pluralizm objawia się tu nawet jajkami dwużółtkowymi. Jedni kupują świeżo zmieloną mąkę, drudzy świeżutkie, prosto z Radomia papierosy. Kto zaoszczędził na cukrze, mące i maśle, mięso ma prawie za darmo. Wszystko, co zgodne z nowymi mechanizmami ekonomicznymi, jest dozwolone. Mandat płaci się tylko za niewłaściwe parkowanie. Na razie opustoszały budki, cieszące się kiedyś popularnością. Czyżby także sklepy miały stać się niepotrzebne? Różne drogi życiowe wiodą do tego domu pod wezwaniem brata Alberta Chmielowskiego, pierwszego opiekuna odrzuconych i bezdomnych. W Szczodrem koło Wrocławia może znaleźć schronienie 150 mężczyzn, którzy z jakiegoś często tragicznego powodu nie mają swojego domu. Często potrzebują pomocy lekarskiej, jeszcze częściej wsparcia duchowego. Społeczeństwo, czyli my, odepchnęliśmy ich. Towarzystwo imienia brata Alberta przywraca tym ludziom wiarę we własne siły. Zapewnia nie tylko ciepłą strawę, ale również dobre słowo i pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Rozdając bliźnim miłość, przywraca też wiarę w człowieka. Jest. Ale trudno bez ustawy orzec, czy ten płyn to na pewno woda. Jak Beduini na Saharze do oazy, tak i my udajemy się do zdroju, aby tego drogocennego i trudno dostępnego płynu osobiście zaczerpnąć wprost z pokładów oligoceńskich. W każdej dzielnicy Warszawy zawiązały się już stowarzyszenia miłośników czystej wody, których członkowie legitymują się posiadaniem plastikowych pojemników. Przynajmniej raz dziennie kolejka, nabieranie, korkowanie. Smakoszy oraz przedstawiciele liczniejszych rodzin muszą obrócić parę razy. W odpowiedzi na brak społecznego zaufania przedsiębiorstwo wodociągów uszlachetnia swoją wodę, podnosząc pięciokrotnie jej cenę. Na północ od Bombaju żyje plemię Warli, utrzymujące się z prymitywnego rolnictwa i myślistwa. Tradycją kobiet Warli było malowanie ścian domostw z okazji ważnych wydarzeń, szczególnie ślubów. Magiczne kwadraty przynosiły szczęście nowożeńcom. Sławę plemieniu Warli przyniósł przypadek. Gdy otrzymali papier i farby, ich prace stały się znane. Zachwyciły wielu koneserów, także daleko poza krajem. W Galerii Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie możemy i my podziwiać malowany białą farbką świat, w którym żyją wrażliwi ludzie z plemienia artystów.
Singapur, największy port morski i główny ośrodek handlowy w południowo-wschodniej Azji. To miasto-państwo żyje z przemysłu, turystyki i handlu, głównie z reeksportu towarów japońskich. W Singapurze od polskiego turysty nikt nie żąda Ausweisu. Aby w interesach nie było niedomówień, tamtejsi kupcy pilnie uczą się polskiego. Poznają nie tylko język, ale także potrzeby polskiej gospodarki, nauki i polskich gospodarstw domowych. Z 2,5-milionowego Singapuru przyjeżdżało do 38-milionowej Polski niemało sprzętu elektronicznego. To też ceni się tam biznesmenów z dalekiego, chłodnego kraju, którzy nie szczędzą trudów i nakładów, aby dotrzeć na ruchliwe skrzyżowanie tras handlowych świata. Nowe przepisy celne pewnie zablokują tę egzotyczną turystykę. Żeby wyjechać do Singapuru, trzeba najpierw wymienić złote na zielone. Nie ma z tym większych kłopotów. Można wybierać między kantorami po parzystej i nieparzystej stronie ulicy. Między kantorem na poczcie, a konkurencją w cukierni. W jednym drożej sprzedają, w innym taniej kupują. Nawet ogłoszenia prasowe potwierdzają, że ulubionym zajęciem Polaków stała się wymiana pieniędzy. Domorosłych bankierów nie zniechęcił nawet ustabilizowany kurs dolara, chociaż coraz więcej osób sprzedaje w banku PKO, gdzie odrobinę więcej płacą. Mimo to kantory nie boją się państwowej konkurencji, w której czynne jest aż jedno okienko. Codziennie dziesiątki tytułów i setki tysięcy egzemplarzy. Informacje, relacje, dyskusje, sensacje, wszelka rozrywka. Przebieraliśmy, wybieraliśmy, czytaliśmy w pracy, w domu, na ulicy, a papier drożał. Wreszcie skończyło się. Tytuły zaczęły znikać. Groźba likwidacji zawisła też nad kroniką. Taśma podrożała nie mniej niż papier. Na opróżnione miejsca weszły od razu nowe tytuły. Nie wymagają tak wiele od czytelnika. No, może odrobiny skupienia. Łatwiej dziś o program telewizji satelitarnej niż o wiadomości lokalne. Wkrótce podstawą w zdobywaniu codziennej porcji informacji będzie niezastąpiona, choć nie zawsze poręczna, telegazeta.